Sześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym dniu modlitewnym. Witam oczywiście wszystkie nowe osoby, które pierwszy raz oglądają to wideo. Was oczywiście zapraszam tutaj o, do subskrypcji kanału, jak również do codziennego uczestnictwa w tej naszej wielkiej, kochani modlitwie. Modlitwie o błogosławieństwo dla Polski, jak również o intronizację Chrystusa na Króla Polski. Ja Wam, kochani, życzę dzisiaj, teraz dobrego dnia, by był bardzo udany. A teraz proszę już o skupienie się na modlitwie. Boże, Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska, walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją. Matkę Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi, odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania, wielkoduszne i szachetne. W dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdasz nasze czasy dniami pokoju, niech już nie będzie więcej wojny. Amen. Modlitwa o intronizację Chrystusa na króla Polski. Jahwe, mój Boże, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Usłysz nasze wołanie o miłosierdzie i o pomoc. Przebacz tym, którzy nie pokładają wiary w Ciebie, mój Boże, ani ufności w Twoją moc, by nas ocalić. Nie uderzaj nas w naszych dniach, wypalając w jednej chwili ziemię, ale w Twoim ojcowskim współczuciu. Pożałuj nas i przebacz nam. Nie pozwól, by zły jak wodę rozlał naszą krew. Przebacz naszą winę, powściągnij swój gniew, pamiętając o naszej słabości. Powstrzymaj twych aniołów zniszczenia, dając nam jeszcze jedną szansę okazania się wartymi twojej dobroci. Pokładam, mam ufność w Tobie. Amen.